Pierwszą część chciałem poświęcić trochę winie. Otóż, kiedy się patrzy na jakieś określenia w słownikach, czy także w jakichś encyklopediach, to wina wynika z popełnionego złego czynu. Czasami sam ten czyn nazywa się winą. Jednak kiedy mówimy o czyjejś winie, to myślimy o takim stanie psychicznym człowieka, wyboru, zdecydowania na czyn zły. To się wszystko pojawia dlatego, że człowiek jest istotą wolną i świadomą i potrafi wybierać to, co chce, jednocześnie będąc świadomy, co to jest za czyn, jakie ma konsekwencje. Jeżeli czyn byłby dokonany bez świadomości, zły czyn, no to mówimy o winie nieumyślnej. Jednocześnie, kiedy się pojawia wina, pojawia się także odpowiedzialność za to, co się dokonało. I człowiek powinien ponieść konsekwencje jakieś tego popełnionego czynu. Samo wino określa popełnione zło. Przy czym jest bardzo szerokie zagadnienie określenia tego, co jest złe. Na czym to zło polega? Co jest złe, co jest dobre, co jest dopuszczalne, co nie. I w tej dziedzinie, powiedziałbym, są różne tradycje, różne określenia. Najczęściej, kiedy mówimy o winie, myślimy o jakimś złu moralnym i winie moralnej w związku z tym. Ale i nawet w dziedzinie moralności istnieją, powiedziałbym, różne koncepcje i różne tutaj etyki. Była tak zwana moralność socjalistyczna na przykład, która nie całkiem się pokrywała z moralnością chrześcijańską na przykład. Kiedyś kolono w tej moralności socjalistycznej. No ale niekoniecznie ona się musiała pokrywać z tym, cośmy w Kościele słyszeli. To jest taki przykład. Ale to nie jest tylko to. Pojęcie winy odnosi się także do różnych innych dziedzin. Szczególnie w dziedzinie prawa. W sądzie orzeka się o winie czyjejś. I to jest wina na podstawie tego, że ktoś przekroczył jakieś prawo. Dokonał coś wbrew przepisowi prawa. W związku z tym jest określony winnym jakiegoś tam czynu. Przy czym powiązanie tego czynu na przykład z moralnością może być żadne. A bywa i tak, że prawo jest amoralne, i wręcz jest tak, że cnotą jest robienie wbrew prawu. Były takie sytuacje i bywają. Także powinno właściwie tak być, że prawo powinno być tak ustanowione, żeby rzeczywiście to, co jest złe moralnie, było w prawie także określane jako zło moralne. A to, co jest dobre, to powinno być także w prawie określone jako dobre, no ale niestety bywa inaczej. Ale ponadto istnieją jeszcze inne dziedziny, wobec których używa się pojęcia winy. Natomiast nie ma to nic wspólnego z moralnością, tylko są to jakieś konwencje, takie czy inne. I zawsze odnoszą się do tego, co się w tych konwencjach, w tych przepisach, zasadach nazywa złem. No choćby takie przepisy ruchu drogowego. Tak nawiasem mówiąc, one się jeszcze zmieniają. W jakimś okresie coś jest dopuszczalne, normalne, a potem zaczyna być przekroczeniem przepisu, albo odwrotnie. Coś było złe, potem się okazuje, że można. No i kiedyś w pewnym okresie człowiek był winny, a za kilka miesięcy przestał być winny, no bo się zmieniło prawo. Ten sam czyn, ale zupełnie inne określenie. Jeszcze bardziej, tak powiem, niezależne od takich rzeczy, są takie konwenanse pewne, tradycje związane z zachowaniem, z pewnymi, powiedziałbym, savoir-vivre. I tam człowiek po prostu powinien na przykład być jakoś ubrany odpowiednio na jakieś tam okoliczności, a przychodzi w czymś innym, wszyscy go patrzą na niego. No, albo zachował się w dyplomacji nie tak, jak trzeba. I znowu jest winny temu, że właśnie
to było niestosowne, nie takie jak powinno być i tak dalej, i jest winny jakiemuś takiej sytuacji niezdolnej politycznej, która zresztą może mieć swoje konsekwencje negatywne, natomiast samo to zachowanie może nie mieć w ogóle żadnej relacji do moralności. No, to w ogóle to nie ma nic wspólnego z tym, że on coś złego w sensie moralnym zrobił. A jeszcze bywa tak, że są takie środowiska, że to jest wszystko odwrócone, takich środowisk przestępczych, nie, że tam akurat za dobre uważa się to, że ktoś jest chamski, wulgaryzuje, a jak w ogóle nie, ten to po prostu wręcz czuje się winny, że on nie jest tak jak inni, nie po prostu, bo powinien być tak jak inni i czuje się właśnie gorszy i ten. Mało tego, tam jest jeszcze tak, że są powiedzmy pewne zasady i do tych zasad należy na przykład posłuszeństwo, no i wtedy jak szefowie każą tam coś, jakieś przestępstwo dokonać, no to on to musi zrobić, a jak tego nie zrobił albo mu się nie udało w jakiś sposób, to też się czuje winny, że nie wypełnił woli swoich szefów. Że pamiętam, wiecie, z wykładu księdza Tischnera, który swego czasu chodził na seminaria do Adama Schaffa, a tam byli różni ludzie, komuniści, taki był taki Jan, teraz nie pamiętam jego nazwiska. On się z nim tak trochę zaprzyjaźnił, to był taki stary partyzan jeszcze z wojny. No i mu taką zasadę partyzantką mówi, tak mówi, słuchaj, najgorzej to nie zabić w porę. To znaczy, najgorzej nie zabić w porę. Znaczy, bo to trzeba akurat wtedy w tym momencie zabić, nie za wcześnie, nie za późno, najgorzej nie zabić w porę. Teraz jak ktoś nie zabije w porę, rozumiecie, on jest winny, to po prostu, no bo się okazuje, że po prostu ta akcja się nie udała. Strzelił za wcześnie albo za późno, no i jest sprawa zawsze. No i znowu jest winny, wiecie, po prostu. A jeszcze lepiej też, wiecie, bo to bywa tak, że na przykład wielu się tutaj także zajmuje sportem na przykład i tak dalej. No i teraz kto był winny? Bramkarz czy obrońca, że tego napastnika tam odpowiednio nie przypilnował i nie zablokował i stracili bramkę. No i kto był winny? No kto tu jest winny? To może bramka wpadła. No. I to, no tak niestety to bywa. Także jest takie określenie, że wina określa zło, które człowiek popełnia. Ta strzelona bramka to jest zło, no bo straciliśmy bramkę, w związku z tym są konsekwencje, na przykład mamy 3 punkty do tyłu zamiast do przodu na przykład. No i jest problem. Więc mamy z tym, z tą winą jest ten problem, że ono jest jednak bardzo szerokie pojęcie przy takim ujęciu, ale tak jest, ono tak jest stosowane. Od strony psychologicznej jest to przykre odczucie. Człowiek się czuje pognębiony, winny właśnie. Ta wina często jakby podcina jego wartość, godność osobową nawet. Szczególnie dla ludzi takich, no powiedziałbym, którzy mają zaburzony taką własną tożsamość. I mało tego, ta wina, proszę Państwa, w praktyce jest potężną siłą negatywną. Potężną. Mianowicie to najlepiej sprawdzić w prosty sposób. Zresztą będzie raz sprawdzać, bo to co chwilę taka sytuacja jest. Komuś się coś tam zarzuci, że nie tak zrobił, jak powinien. I co się dzieje? Zaraz się człowiek zaczyna tłumaczyć, usprawiedliwać, albo jak jest bardziej krewki, to atakować tego drugiego, nie? I jemu tam zarzucać. Praktycznie to jest automat, nie? Jeżeli tylko ktoś usłyszy wobec siebie jakiś tam zarzut, że coś nie tak, że źle zrobił, albo nie dopełnił czegoś, a powinien inaczej i tak dalej, no to zaczyna się lawina usprawiedliwień, obrony. To pokazuje, jak wina w nas jest dla nas niebezpiecznym takim uczuciem, którego nie lubimy i nie tolerujemy i staramy się zawsze być niewinni. Jestem niewinny, gdyby było inaczej, patrz, tu pierwszy, jestem niewinny.
mniej więcej taka zasada, która funkcjonuje. Natomiast proszę zobaczyć, czasami to najlepiej widać w obserwacji, to poczucie podważenia własnej godności, ja wiem, osoby, jest tak mocne, że człowiek jest w stanie zrobić wszystko, żeby, mówimy o zamiataniu pod dywan, wypieraniu psychologicznym, ale to dochodzi czasami do takiej sytuacji, że człowiek zaprzecza wręcz wprost faktom. Coraz częściej spotykam się z taką sytuacją. Takimi klasycznymi przykładami są to, te przypadki, na przykład w IPN-ie odkryto tam jakieś dokumenty, że ktoś był TW, czyli tajny współpracownik ze służbami, nie? No i potem jest konfrontacja z tym człowiekiem, no i zaczyna się no, problem. Jest jeszcze oczywiście drugi problem, że te dokumenty z IPN-u, znaczy służb bezpieczeństwa, niekoniecznie muszą być prawdą i tylko prawdą. Ja to, ponieważ trochę siedziałem w IPN-ie i tam szukałem dokumentów, że troszeczkę tymi sprawami się interesowałem, jeżeli chodzi na przykład, bo zajmowałem się tym, co się w Tyńcu działo, to taka statystyka, jaką ja mogę zrobić, to gdzieś na 7 TW tak naprawdę to 1,5 było prawdziwego. No to tak mi wyszło ze statystyki, nie? Z takiego patrzenia na to, co to jest. Ale niezależnie od tego są sytuacje takie, że rzeczywiście ktoś był. I to nawet tutaj też można by przytoczyć konkretny przykład, jakiś ksiądz bardzo poważany i tak dalej. No i tam dopiero musieli przyjaciele do niego przychodzić i tak dalej i przekonywać, że po prostu zostawił to, przestał się bronić, przestał zaprzeczać praktom, przyznał się i uznał to wszystko. No i jakoś się tam to dokonało, chociaż z bólem serca. Ale ludzie są w stanie pójść w zaparte i twierdzić, że 2 plus 2 jest 18 i koniec. I nie ma inaczej. No, a jeżeli mówisz, że jest 4, no to znaczy, że to jest tylko twój pogląd, w którym on się nie zgadza. I ty. No ja doszedłem naprawdę do takich granic. I to zresztą to są takie przypadki, ale to pokazuje, jak wina jest czymś niesamowicie ważnym i mocnym w doświadczeniu, przeżyciu człowieka. Jak ona jest czymś, co człowieka no, przytłacza i no, jest ważnym problemem, no, niestety. Nie do zniesienia. Oczywiście nas interesuje w zasadniczy sposób wina moralna. Wina moralna pojawia się jako obciążenie za czyn moralnie zły. Normalnie powinno być tak, że ona rodzi się w sumieniu, które nam mówi, że coś jest dobre czy złe. Klasycznie mówi się, że sumienie to jest taki. Sumienie jest osądem rozumu praktycznego, który właśnie określa, że ten czyn jest dobry czy zły. I się mówi jeszcze o tym sumieniu przeduczynkowym, pouczynkowym itd. Ale to jest osąd taki sumienia o to, o czymś, o czynie, który jest dobry albo zły moralnie. Tylko, że z sumieniem jest problem. Akurat jest taka sprawa, że ja pisałem o sumieniu, taka książeczka Dar Sumienia i tam trochę na ten temat pisałem. Mianowicie jest ten problem, że w naszym wnętrzu jest szereg innych głosów, które w pewnym sensie jakby podszywają się pod sumienie, a sumieniem nie są. Ta struktura superego, którą odkryła psychoanaliza, jest przykładem takiej struktury, która... Zresztą psychoanalitycy mówili, że odkryli sumienie i tą strukturę sumienia. A to jest dokładnie struktura, która jest przeciwieństwem sumienia. Bo po owocach się poznaje prawdę. Superego, kiedy zadziała i człowiek mówi, jest posłuszny, no to czuje się niekomfortowo, czuje się zgnębiony. Kiedy człowiek posłucha sumienia, czuje się wolny i czuje się zrealizowany. To jest zupełnie coś innego. Owoce są dokładnie przeciwne. Także sumienie w istocie jest zupełnie przeciwne do tego superego.
kompleksy, są jakieś tam nerwice, natręctwa i takie inne rzeczy, które też człowieka paraliżują od środka, od wewnątrz, w robieniu tego czy tamtego. Także to nie jest też taki problem oczywisty z tym sumieniem. No można mówić o sumieniu, a jeżeli ktoś myli sumienie superego, no to jest posprzątane. No. Poza tym jest jeszcze zagadnienie takie, na ile można utożsamiać winę z grzechem. Otóż wina pojawia się wtedy, kiedy mówimy o moralności czy etyce i jest to takie pojęcie uniwersalne. Grzech ma wymiar religijny, to znaczy on jest zawsze taką winą wobec Boga. Zawinieniem, jeżeli ktoś no, jest niewierzący, ateista albo agnostyk, no to on mówi, nie ma Boga, więc on nie wierzy w grzech, no to znaczy nie ma od razu grzechu. Tak naprawdę jest, ale po prostu on sobie tak myśli, no to jest jego sprawa. No, w tej przestrzeni myślenia on po prostu grzechu nie uznaje. Oczywiście dla ludzi wierzących tak naprawdę wina i grzech to praktycznie jest to samo. No bo, no tak jak ten, zresztą będziemy mówić o tym jeszcze, o synu marnotrawnym, nie? On mówi, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie. To jest ten porządek właściwy u człowieka religijnego. Przeciw Bogu i względem Ciebie. Zawsze grzech ma ten podwójny wymiar. W relacji do Boga i w relacji do drugiego człowieka. Coś Cię uczyni jednemu z tych najmniejszych, mnie Cię uczyni. Czy dobrze, czy źle. To Pan Jezus mówi. To jest ten wymiar, gdzie istnieje ta relacja transcendentna. I dla wierzącego jest to, powinno być przynajmniej oczywiste i każda wina wobec człowieka w istocie też odnosi się do Boga. Przy czym teraz wielkość winy zależy od świadomości i wolności. Jeżeli człowiek jest w pełni świadomy i w pełni wolny w podejmowaniu decyzji, to ta wina jest pełna. Natomiast kiedy może być taka sytuacja, że grzech jest nawet bardzo ciężkim grzechem, śmiertelnym, ale jest dokonywany bez wolności czy bez świadomości, wina może praktycznie, ocenuje wina moralna, może być sprowadzona prawie do zera. I stopień winy zależy od stopnia właśnie wolności i świadomości popełnionego czynu. Są popełnione czasami czyny takie, że no nawet ktoś kogoś tam, powiemy, zabił. Nie. Nawet w wypadku samochodowym. Ja miałem taki przypadek, taki mój znajomy, zresztą informatyk, taki wracał wieczorem z rodziną samochodem, gdzieś w nocy, to była 11 godzina chyba, o ile pamiętam, ciemno, on na zakręcie jedzie normalnie tym zakrętem, a tam mu wyskoczył na ulicę taki staruszek, się okazało. Prawdopodobnie popełniał samobójstwo. No i pod samochód pan. No nie miał, ten człowiek nie miał w ogóle możliwości nic zrobić, nie? No i de facto przejechał człowieka i zabił go. No i jest, no był niewinny moralnie, przecież on tego nie chciał w ogóle i tak dalej. No ale faktem jest, że ten człowiek zginął, nie? Ja on wiem, że on mocno to przeżywał, ten człowiek. Chociaż wiedział, że to było samobójstwo, nie? No ale długo się musiał z tego wychodzić, nie? Bo jest... Niezależnie od tej winy, jest jeszcze, powiedziałbym, taka, można by to powiedzieć, wina metafizyczna. Mamy taki przykład, nie? Winy metafizyczne, przecież stało się zło i ja byłem uczestnikiem tego zła. Ja spowodowałem, mało tego, nie tylko byłem uczestnikiem, ale spowodowałem to zło przez swoje działanie. Ale moralnie rzecz biorąc, to był niewinny, no bo przecież to niemniej ta wina taka... Ten wymiar metafizyczny jest. I to jest związane z tym, że my żyjemy w tej przestrzeni rzeczywistej, w której niektóre rzeczy zupełnie od nas nie zależą i się dokonują i my jakoś uczestniczymy w tym. I samo nawet uczestnictwo w złu, nawet jeżeli jesteśmy ofiarami tego zła, powoduje takie powiedziałbym swoiste obciążenie. To szczególnie na przykład mocno wychodzi w sytuacjach zgwałcenia. Kobieta jest zgwałcona i czuje się winna. To czasami tak jest. Ona sama się czuje winna, chociaż de facto jest niewinna. Nie?
Przecież ona jest ofiarą, natomiast często jest tak, że właśnie czuje się winna temu, że tak się stało. W każdym razie jest jakieś takie poczucie zwrócenia tym złem, którego się doświadcza. Albo się, w którym się uczestniczy w ogóle. I to jeszcze, wiecie, trzeba powiedzieć, że w przypadku właśnie na przykład tych grzechów cudzołóstwa, czy jakieś tych grzechów seksualnych, to często jest tak, i to w tradycji jakoś tak było, że to kobieta zawsze była winna. Klasycznym przykładem jest ta scena z Ewangelii z 8 rozdziału. Nie przyprowadzono kobietę, pochwycono na cudzołóstwie. No to sama sobą cudzołożyła, czy jak to było? To jest pytanie podstawowe. No, czy to jak ona to cudzołożyła sama? Gdzie ten jest ten partner tego cudzołóstwa? Księga Prawa mówi wyraźnie o tym, że oboje będą ukamienowani. Nie, że kobieta będzie ukamienowana, że będą oboje. No to co? No wziął facet, był bardzo spadny, uciekł, czy co? Nie wiem, o co chodzi. No. No, ale można się było domyślić, że oni wiedzieli, z kim cudzołożyła. No, ale jednak to przyprowadzono ją jako winną tego cudzołóstwa. No. Facet był bezwolny widocznie w tym momencie. No tak z tego wynika. Już pomijając to. Ale zwracam uwagę, że są takie konwencje, konwenanse gdzieś tam w tradycji i klasycznie, tradycyjnie, powiedzmy, jak był grzech seksualny, jaki mężczyzna, to zawsze kobieta była winna. Nie? Choćby tak to niestety wyglądało. I to w literaturze się jeszcze takich sytuacji mnóstwo. Do tego wszystkiego, kochani, jeszcze to jest przykład takiej zbiorowej czy w społeczeństwie istniejącej oceny pewnych rzeczy, subiektywnej jakiejś, ale tradycyjnie utwardzonej. Ale są jeszcze w społeczeństwie takie całe struktury grzeszne. Poczynając od tego, że na przykład ustawia się tak podatki czy inne rzeczy, że człowiek, który prowadzi jakąś działalność, jest na granicy w ogóle wytrzymałości. Nie? No i w tym momencie oczywiście on jest zmuszony do oszukiwania Urzędu Skarbowego, no bo inaczej się nie da po prostu z tego prowadzić biznesu. No i teraz co? On jest winny? Czy te przepisy są winne? Państwo jest winne. W wielu przypadkach według mnie jest winne państwo i przepisy. Bardzo często to tak jest. To samo w medycynie, nie? Zachowanie lekarza i tak dalej, bo biurokracja nie pozwala tym, bo budżetu nie ma, bo tu nie będzie tego i nie wolno przyjąć człowieka, no bo nam już nie wolno. No. Takie są sytuacje po prostu chore, które wynikają właśnie z jakichś urzędniczych przepisów, ale są oczywiście te struktury złe w sensie środowisk, gdzie zło jest nazwane dobrem, a dobro złem. I tak dalej. I w tym momencie, kiedy człowiek jest w takich strukturach, które są niezależne od niego, bo on po prostu, no to po prostu ta jego wina wtedy, kiedy on coś takiego robi, złego robi, no jest w tym wypadku ograniczona. Ale jest tylko ograniczona, nie jest wyłączona. Bo nawet jeżeli byśmy wzięli taką sytuację wojny, nie? Tam na przykład był taki przypadek takiego niemieckiego żołnierza z Wehrmachtu, któremu kazali tam rozstrzelać kogoś, bo tam... I on tego nie zrobił. Jego zastrzelili. No i zastrzelili go, ale to była konsekwencja. No jednak można powiedzieć nie na to, co mi kazali. No, rozkaz tego. Można powiedzieć nie. Ale konsekwencje czasami bywają. To czasami wymaga heroizmu. A czasami wymaga po prostu normalnej odwagi cywilnej. Niekoniecznie, ale to jest też ten problem całych struktur zła. Do tego nakłada się jeszcze dzisiaj w społeczeństwie problem zaniku poczucia winy. I to jest, powiedziałbym, na różnym sposobie, za poziomie. Generalnie rzecz biorąc, to jest taka postoświeceniowa filozofia, to się wiele zaczyna od Rousseau, który mówił, że człowiek się rodzi jak tabula rasa, nie, czysta tablica i teraz co społeczeństwo na tym zapisze, poprzez wychowanie i tak dalej, to będzie.
Komuniści to podjęli, no i stworzyli oczywiście filozofię, w której się wykształci człowieka komunistycznego, czyli człowieka, który będzie żył w komunie, będzie szczęśliwy i tak dalej. My mamy taką komunę w Korei Północnej, czy na Kubie, może w innym trochę wymiarze. No i to jest społeczeństwo happy as can be. Proszę bardzo, zapraszamy, jak ktoś ma ochotę. I natomiast tutaj jest jeden podstawowy, fundamentalny błąd. Leszek Kołakowski o tym pisze, nie? Zapomnienie o tym, co się nazywa grzech pierworodny, tajemnica nieprawości w nas, prowadzi do największych zbrodni. I to jest, no właśnie, komunizm dokonał największych zbrodni w historii ludzkości. A to się bierze z tego zapomnienia, zapoznania, negacji, właściwie prawdy o tajemnicy nieprawości w nas, czyli to, że w każdym z nas jest ta skłonność do grzechu, do win, do zła. Się o tym zapomni i powiedziałbym w ogóle, że się wyeliminuje poczucie winy, jest to tragedia dla społeczeństwa. Niestety takie coś się obserwuje u nas, w naszej cywilizacji. Poczucie winy. Oczywiście brak poczucia winy jest pewnym komfortem, bo nawet są takie, powiedziałbym, psychologiczne szkoły, gdzie po prostu człowieka leczą z tego poczucia winy. Leczą. Człowiek przez jakieś ćwiczenia i tak dalej leczy się z tego. W ogóle jest niewinny. No. Niezależnie od tego, co by zrobił, to i tak jest niewinny. Troszeczkę podobnie jak, wiecie, w leczeniu zwykle. Boli cię żołądek, proszę bardzo, taka tabletka. Głowa to, jeżeli noga to i proszę bardzo, tabletka, zapić wodą, problem z głową. I w ten sposób też załatwia się psychologicznie problem winy. I człowiek ma się czuć komfortowo. Jeszcze do tego dochodzi taka filozofia, wiecie, że ostatnio to słyszałem, że poczucie winy i wstydu są poczuciami najmniej energetycznymi. W związku z tym bliskie stanowi śmierci. Należy uciekać od tego. W żadnym wypadku nie wkładać poczucie winy, bo trzeba być zawsze energetycznie naładowany. Lepiej być agresywnym, złym, no to wtedy jest stan bardziej energetyczny. Zwracam uwagę na to, że u nas dominuje w Europie właśnie też odświecenia takie podejście demiurgiczne. Człowiek sam określa, co jest dobre, co złe, co, no, jaki ma być, sam się wymyśla i próbuje robić. Oczywiście to prowadzi do tragedii, bo to tak nie jest niestety. Człowiekiem rządzą bardzo ścisłe prawa, tak jak prawa przyrody. To są ścisłe prawa. Jeżeli człowiek je przekracza, ma to fatalne konsekwencje w życiu. I nie ma zmiłuj tutaj. Tak będzie. Tutaj u nas kreuje się człowieka na wolnego, w tym sensie człowieka, który może robić, co mu się chce. Właściwie jedyną granicą tego robienia, co mu się chce, jest wolność drugiego człowieka. Przy czym no, to oczywiście zależy jeszcze od wielu innych rzeczy. Jeżeli winę powiązać z przekroczeniem przepisu, no to jest, powiedziałbym, droga do takiego podejścia, bo przepisy nawet w sensie moralnym można modelować według swojego widzimisię. Natomiast tak naprawdę, kochani, wina swoim źródłem, jeszcze do tego dojdziemy na końcu, ona się pojawia w relacji z drugim człowiekiem, w spotkaniu. Natomiast kiedy ona jest związana z przekroczeniem prawa, które ma wartość intelektualną, pojęciową, no to z tym pojęciem, z tą koncepcją, z tą ideą można zawsze polemizować i sobie, że tak powiem, wybierać inną koncepcję. Natomiast ona jest związana z tym, co naprawdę jest, ta autentyczna wina, tym doświadczeniem żywym, niepodważalnym, jakim
jest samo nasze życie i spotkanie z drugim człowiekiem. Prawdziwe poczucie winy tak naprawdę pojawia się w żywej relacji. Natomiast tutaj jeszcze jest jedno bardzo duże zagadnienie, bardzo wielkie, ja tylko je zasygnalizuję, mianowicie niestety też właśnie w tych relacjach osobowych, bliskich, gdzie to poczucie winy się pojawia, są sytuacje manipulowania drugim człowiekiem. Manipulowanie często polega na tym, że się wzbudza w drugim poczucie winy. I klasycznym takim przykładem jest alkoholik, który w domu manipuluje żoną i dziećmi do tego stopnia, że żona i dzieci czują się winne temu, że on pije. Tak to jest. I potem jest w dorosłym życiu tych dzieci ten syndrom DDA, nie? Dorosłych dzieci alkoholików. I często on polega na tym, że oni się, że tak powiem, łatwo kupują winę swoją. I bardzo łatwo jest z nimi manipulować. Tak to jest. Czasami rodzice manipulują dziećmi. Zaborcza matka chce mieć dziecko przy sobie, no i po prostu manipuluje nim. I dziecko jakby spaja to, że jak dziecko ją zostawi, to w ogóle się krzywda mamusi dzieje, bo mamusia jest biedna. Nie? No i to dziecko musi się mamusią opiekować. Ja znam takie przypadki. Tacy ludzie są niezdolni do tego, żeby wyjść za mąż czy się ożenić. No bo oni muszą być z mamusią, bo mamusia jest biedna. Zdrowa kobieta w średnim wieku lub dziecię po prostu. No. Ale jest taka biedna, że jakby on odszedł od mamusi, no to byłaby tragedia. Nie? Oczywiście ta manipulacja ma bardzo różny, wiecie, wymiar, bo to można manipulować i w rodzinie też jest między siostrą i bratem. Też mam taki przypadek manipulowanego faceta kompletnie. Można w pracy, w tych relacjach, to jest manipulacja też właśnie przez często wykorzystanie tego poczucia winy i tak dalej. To są niestety tutaj bardzo wiele z takich rzeczy, które w małżeństwie, o, to jest klasyczny przykład, wszędzie. To jest duże zagadnienie. Poza tym jeszcze jest jeden problem ważny, w ogóle nieadekwatność poczucia winy do przedmiotu. Dla nas, jeżeli winę rozumiemy przede wszystkim od strony psychologicznej, tego nieprzyjemnego właśnie doświadczenia, poczucia, przygnębienia takiego, poczucia właśnie takiego przygnębienia w związku z tym, że się okazaliśmy nie tacy, jak powinniśmy być. Utrata godności i tak dalej. Jest to nieprzyjemne uczucie. To proszę zauważyć, że o wiele częściej takie nieprzyjemne uczucie jest wtedy, kiedy to się stało na przykład coś publicznie, coś powiedział tam, zachował się, albo no jakieś takie zachowanie, które było zauważone i wszyscy patrzyli na niego. To jest oczywiście się pojawia też oczywiście zawstydzenie, o tym będziemy trochę mówić o wstydzie później, ale też człowiek czuje się winny, że tego, że coś tam zrobił, czy coś tak wyszło nie tak, i to wszyscy widzieli, on, no i przeżywa to strasznie. Natomiast ten sam człowiek, kiedy w innej sytuacji gdzieś tam po prostu skłamie kogoś, w ogóle nie ma w ogóle żadnego poczucia winy, że coś. Albo że obgada tam kolegę w pracy. W ogóle to, jakby mógł powiedzieć, że zgrzeszył i jest winny, popatrzył na wariata, co ty się nie wiesz. Czyli to, co się dzieje wewnątrz, czego nie widać, nie jest na zewnątrz, nie widać publicznie, no to się przeżywa bez problemu, nie? Często. Natomiast, a ja zwracam uwagę, że to jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. Jest takie opowiadanie Czechowa, Śmierć urzędnika. Taki pan Iwan Dmitrowicz Czerniaków, nie? W teatrze nam się zakasłał i mu wyleciało coś na głowę akurat generała czy jakiegoś pułkownika z cywilnym w tej służbie, no i on się korzył potem przed nim tego. No i tak się ukorzył, tamten już miał wszystko, ale ten się tak czuł winny, że w końcu wziął i umarł. Nie? Doprowadziło to, jest oczywiście takie humorystyczne opowiadanie, ale pokazuje do jakiego stopnia
Człowiek się czuje winnym zupełnie po prostu nieadekwatnie, w ogóle zupełnie bezsensownie. Tego doprowadza aż do śmierci. No, to może być aż tak. Nie? No, ale też na przykład wiecie, jest mecz i teraz nagle tutaj bramkarz puszcza taką kiepską bramę. No i po prostu czuje się winny, no bo tragedia się stała, dramat i tak dalej. A to jest tylko zabawa de facto, czy tak powinno być odbierane. Nie wyszło, trudno, szkoda. Ale po prostu właśnie będzie przygnębiony i tak dalej. Natomiast to, że na przykład żonę pobije w domu, to w ogóle nie ma żadnego problemu. Rozumiecie? No tak to wygląda w praktyce. Nie? Nieadekwatność zupełnie poczucia winy z czynem, który dokonał. Dzisiaj w naszym społeczeństwie w ogóle panuje taka, powiedziałbym, kultura plotkowania. Wszyscy plotkują, omawiają innych i tak dalej i w ogóle nie czują się winni w tym momencie. Ja nie spotykam, do rzadkości należy, że człowiek się spowiada, że tak powiem, z obmowy jakiejś. Tego jest mnóstwo. Tego jest bardzo dużo. I powiedziałbym, najczęściej ludzie grzeszą językiem. Nie tym, że tam przyklął, bo to jest to, że tam jakieś słowo takie wulgarne powiedział, to według mnie to jest małe piwo. Przez to insynuowanie jakiegoś tam niegodziwości u innych i to sprzedawanie na zasadzie takiej ciekawostki, takiej sensacji, to są ciężkie grzechy. No to już w ogóle człowiek się nie czuje. No przecież on mówił prawdę. No. Znaczy w tym sensie, że jemu się wydaje, że tak ktoś powiedział, no to to jest rzetelna prawda. No. Ja miałem ostatnio taką rozmowę, wiecie, bo akurat tam chodziło o to, co tam mówią o tyńcu i tam. Ja akurat o jednym z ojców tam była taka i się chciałem dowiedzieć, o co chodzi tam, bo tam jakaś taka opinia była. No to się dowiedziałem, że tam ktoś komuś tam przypisał coś. Wiecie, ja nie będę mówił o szczegółach. No i mówię temu facetowi, sorry, no ja jestem w klasztorze, no wiem, że taka plotka, czy jakaś odmowa, czy taka kalumnia właściwie gdzieś tam została powiedziana, potem słyszałem, nie? No ale mówię, chłopie, no przecież to jest jakaś kalumnia rzucona. A on mówi, jak to? No przecież jak ktoś mi to mówi, no to nie można być obojętnym wobec takich rzeczy. No dobrze, jakby on sam doświadczył czegoś takiego, no to może by zrozumiał, ale się okazuje, że jak on doświadczy, to oczywiście jest pokrzywdzony, ale jak on to robi wobec innych, to w ogóle nie ma problemu. Nie? No i on był oburzony, że ja mu mówię, chłopie, to po prostu nie wolno takich rzeczy przyjmować. No jeżeli usłyszałeś, to co usłyszałeś, ale jeżeli nie masz pewności, to tego nie powtarzaj i w ogóle po prostu nie przyjmuj tego za prawdę. To, że ktoś coś powiedział, to znaczy, że on to powiedział, bo to jest fakt. No i to jest prawda, że on powiedział. No. I koniec. No. Ale czy to, co on ci powiedział, jest prawdą, czy nie, to już jest inne zagadnienie. Niestety u nas bardzo dużo jest właśnie plotek. Niestety środowisko kościelne też niestety grzeszy w tej materii potwornie. Natomiast nikt się nie czuje winny. No to komuni walą prosto. Ludzie, którzy opluwają, obmawiają, insynuują, rzucają kalumnie na innych. Nie ma problemu w ogóle. To jest coś potwornego. Dlaczego tak się dzieje? W tym momencie się odsłania to, czym my naprawdę żyjemy, co my uznajemy za wartość, autentyczną wartość prawdziwą. Ale tutaj według mnie jest problem taki, że winę właśnie widzi się w kategoriach przekroczenia prawa. Przekroczenia pewnej zakazu, czy nakazu, czy w ogóle konwencji społecznej, która, tak mówię, może być dzisiaj taka, jutro będzie inna. Może być, człowiek się może z tą konwencją, czy z tym prawem zgadzać, albo nie zgadzać. I to jest wartość taka intelektualna. I w związku z tym jest to relatywne, tak czy inaczej. Ponadto to, że człowiek patrzy na wartość odnoszącą się do tego, do zewnętrznych wykroczeń i szczególnie
w społeczeństwie czy w jakiejś grupie, to jest publicznie, no to, to człowiek się czuje przygnębiony, kiedy to, gdzie się dzieje w samotności, no to to jest jakby dla niego mniejszy problem. Przy czym jest jednak tak, że zwykle, jeżeli w społeczeństwie jest coś zauważane, poddane opinii takiej społecznej, ocenie, to powinno to być poprzez to, że to inni widzą i oni nie są jakby wewnątrz tego działania, tylko oceniają, oceniają działanie kogoś, są niezależni od tego czynu, powinna być to ocena, powiedziałbym, w miarę obiektywna. Natomiast niestety często społeczeństwo jest zmanipulowane albo siedzi w głupiej tradycji. Jak mówiłem o tym, że zawsze za te grzechy seksualne była kobieta winna, przede wszystkim, no to przecież to było niesprawiedliwe, nie? Ale tak w społeczeństwie uważano. Bo tak to funkcjonowało. Nie wiem, czy do dzisiaj nie funkcjonuje w wielu przypadkach. Nie? Przecież to ewidentnie było nie tak. Natomiast tak często ludzie są, a dzisiejsze społeczeństwo manipuluje w sposób, powiedziałbym, systemowy, systematyczny i metodyczny. I teraz, kochani, w tej sytuacji, kiedy właśnie ta wina staje się trochę taka relatywna, staje się problemem często psychologicznym, w związku z tym, w zależności od sposobu przeżywania wrażliwości, a także na przykład od opinii społecznej, jest to bardzo rozchwiane. I to, co normalnie powinno funkcjonować w ten sposób, że wina wskazuje mi na popełnione zło i w sumieniu człowiek dostrzega, jeżeli chodzi o winę moralną, to, czy zrobił źle, czy dobrze, to się rozjeżdża. Ale rozjeżdża się dlatego, że za bardzo to jest związane z przepisem prawa. Natomiast zwracam uwagę na to, że ten sam czyn popełniony w różnych sytuacjach, wobec różnych osób, może być winą, albo może nie być prawie, że praktycznie w ogóle winą. Jeżeli weźmiemy takie proste sprawy jak kłamstwo, no to ktoś przychodzi do urzędu, miał tam mieć coś załatwionego, urzędnik to gdzieś tam zostawił na biurku, zapomniał, nie przychodzi do tego z powrotem, no to urzędnik często tłumaczy się, pan wybaczy, no nie miałem czasu. Nie, nie było czasu, tylko zapomniał o tym. No ale mówi, załatwię to panu jak najszybciej. Kłamie, że nie miał czasu, bo zapomniał. Ale to kłamstwo takie formalno takie jest oczywiście z jakimś kłamstwem, ale wielkość winy tego jest niewielka. Jeżeli sekretarka miała od dyrektora sygnał, ja się muszę zająć jakimiś sprawami, nie ma mnie. Ktoś przychodzi, chce do pana dyrektora. Pana dyrektora nie ma. Formalnie jest to kłamstwo, ale często jest to konwencja taka. No nie tłumaczy pana dyrektora, pan dyrektor jest bardzo zajęty, proszę mu nie przeszkadzać, czy coś nie tłumaczy, bo jego nie ma i koniec. No. I jest to też w pewnej konwencji uznane za coś, że to jest taki sygnał, pana dyrektora nie ma dla klientów, musi się zająć czymś i tak dalej. Tak to jest zrozumiane. I w sumie to kłamstwo jest powiedziałbym, nie wiem. Natomiast jeżeli człowiek na przykład nawet drobne kłamstwo wypowie wobec, na przykład jest jego matka bardzo chora i miał jej coś załatwić, a on mówi tak, ten urzędnik, nie, że on nie miał czasu, a tak naprawdę zapomniał. Nie, no to w tym momencie pojawia się właśnie to zrozumienie, że z tą jego miłością do matki jest nie tak, jak zapomniał o tym. Nie? To jest coś nie tak. Albo że się nie dało na przykład. I on kłamie. I to w tym momencie nagle to drobne kłamstwo urasta do jakiegoś wydarzenia. Ja pamiętam taki japoński film, wiecie. To był film o kobietach, które jako dziewczyny podczas wojny zostały zabierane gdzieś tam z wiosek.
i zostały potem trafiły do domów publicznych dla wojska. Do wojska. Tam po prostu no, służyły tym żołnierzom jako prostytutki. No i kiedyś potem taka dziennikarka robiła taki materiał, z tego zbierała, a ten film był koniec 60. albo początek 70. lat. On zresztą był takim wstrząsem w Japonii, bo po tym filmie rząd japoński uznał te kobiety za poszkodowane i przydzielił im jakieś renty czy emerytury. Dopiero po tym filmie, po takim wstrząsie. No i tam jest taka dziennikarka właśnie, która robi wywiady z tymi kobietami i tak dalej. Ona trafiła do takiej wioski, te kobiety mieszkały na obrzeżach tej wioski, no bo takie, wiecie, nieczyste. No i tam mieszkała u jednej z nich i ona się podała za koleżankę ze studiów jej syna. No tak, żeby mieć do niej wejść. I mieszka tam kilka dni. I ta kobieta jej tam wszystko opowiadała, na tym filmie to wszystko leci, tam te wspomnienia z tego. I w końcu ona, widząc prostotę i pokorę tej kobiety, doświadczyła takiego poczucia winy za to kłamstwo, że ona się potem rozpłakała i jej to wyznała. Gdyby to była zwykła taka, no, takie zderzenie, że tak powiem, przypadkowe i tak dalej, to takie kłamstwo to jest małe piwo. Ale wobec takiej prostoty i pokory od człowieka, to urasta do jakiejś takiej ogromnej niegodziwości. Ale teraz chciałem pod koniec wam to zailustrować, to ten problem, tą sprawę, na podstawie tej przypowieści o miłosiernym ojcu. On często się nazywa przypowieścią o synu marnotrawnym, zapominając o tym, że tam jest jeszcze ten drugi syn. Ta sprawa tego drugiego syna też jest równie ważna. Mianowicie, zobaczmy, ten chłopak dokonuje tej głupiego czynu, który oczywiście też jest zły, żąda od ojca tej części majątku, która ma mu właściwie przypaść po śmierci ojca. Nie? No i ojciec mu to daje, on wyjeżdża, marnotrawi ten cały majątek. Wtedy, kiedy to brał, to w ogóle nie było mowy o jakiejś winie. Wtedy, kiedy grzeszył, mówiąc szczerze, w ogóle nie czuł, że grzeszy. Potem, jak już, że tak powiem, z tymi świniami zaczął się w korycie walczyć o te strąki, no to wtedy zrozumiał, że coś jest nie tak. Poznał po owocach swoją głupotę, nie? No i wtedy doszedł do wniosku, że w domu ojca przecież nawet ten najemnik ma pod dostatkiem chleba do jedzenia. A on tutaj musi z tymi świniami od te strąki tam walczyć. No i pomyślał, pójdę do ojca, powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Czuję, zaczyna się pojawiać poczucie winy. Winy wobec ojca i skrucha serca. Ale jest to ciągle jeszcze bardzo przeżywane jako na tle mojej biedy, w związku z tym muszę sobie coś trzeba zrobić z tym. Nie? To jest ciągle w takim nastawieniu na moje dobro. Natomiast w momencie, kiedy on przychodzi, wiecie, zbliża się do domu, tam Pan Jezus mówi, no ojciec z daleka go zobaczył. Jeżeli on w tym łachmaniarzu z daleka zobaczył swojego syna, to jakie trzeba było mieć oczy, żeby to widzieć? Ojciec mu wybiega na spotkanie i zanim ten gębę otworzył, to ojciec go przytula do siebie, przyjmuje. Ten gest jest takim wyraźnym gestem przyjęcia, bezwarunkowego. Absolutnie bezwarunkowa miłość, która zalewa tego młodego człowieka. On wtedy oczywiście to wypowiada te swoje słowa: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, dzielę na ciebie. Ale zobaczmy, on dopiero wtedy poznaje głębię swojego grzechu, swojej winy. Dopiero wtedy. Wtedy dopiero zobaczył, jak zranił ojca w jego miłości. No tak by można powiedzieć. Ale zauważmy, to poczucie winy, ono w sposób bezpieczny, bym powiedział, pojawia się i jest przyjęte całkowicie
tylko dlatego, że ta wina już jest przebaczona. Już w momencie, kiedy on sobie to uświadamia, widzi, że ta wina już jest przebaczona. I mało tego, nie może być inaczej. I dopiero wtedy człowiek się staje wewnętrznie wolny, żeby zobaczyć prawdę o swojej winie. Inaczej człowiek tego nie może przyjąć. Tomasz Merton kiedyś pisał tak, że też pytając o ten problem wina i grzechu właściwie, mówi, kto prawdziwie zna swój grzech? Czy ten człowiek, który grzeszy, to ciężko grzeszy, czy on poznaje swój grzech prawdziwie? Mówi, nie. Prawdziwie grzech poznaje nie ten, co grzeszy, ciężko, ale święty. Dlatego, że on staje wobec Boga, który jest miłością. Spotyka tą miłość Boga. I dopiero wtedy, w świetle tej miłości, która jest większa od jego grzechu, odsłania mu się, może mu się odsłonić prawda o jego grzechu. Dokładnie dlatego. I podobnie jest troszeczkę w spotkaniu z drugim człowiekiem. Zauważmy, że struktury złe, takie na przykład jak takie aparaty, powiedzmy, bezpieczeństwa, to oni często specjalnie ludzi próbują właśnie, powiedziałbym wręcz, uprzedmiotowić, albo terroryści. Póki człowiek jest numerkiem, tak, w obozach koncentracyjnych, czy w innych takich sytuacjach, póki jest anonimowy, to można z nim robić, co się chce. Ale w momencie, kiedy pojawia się spotkanie, pojawia się problem. I tak jest na przykład właśnie z tymi różnymi porwaniami, takimi terrorystycznymi. To odkryto od strony psychologicznej, że jeżeli są na przykład zakładnicy, jeżeli wy tam czegoś nie zrobicie, na przykład nie wypuścicie naszych kolegów z więzienia, to my ich zabijemy. No i rzeczywiście, póki oni złapali ludzi, oni są anonimowi dla nich, to oni są gotowi do zrobić. Natomiast kiedy oni zostają z nimi dłużej i zaczyna się interakcja, zaczyna się jakieś spotkanie i zaczynają widzieć na obliczu tych ludzi na przykład przerażenie, strach i zaczynają to czuć, oni nie są w stanie ich zabić. To jest ten moment. Nie? Tischner kiedyś właśnie tak mocno powiedział, mnie to wstrząsnęło. Ciebie zabić nie mogę. Ciebie zabić nie mogę. Mogę jego zabić, ale ciebie nie mogę zabić. Jak człowiek wchodzi w relacje bliskości, spotkania, nie może skrzywdzić drugiego. Można skrzywdzić. Żeby skrzywdzić, to trzeba pierwsze wyjść z tej relacji bliskości. I wtedy jako obcy, jako ewentualnie zagrażający i szczególnie właśnie się robi z kogoś agresora zagrażającego. No tak było w komunie na przykład, nie? Że kapitaliści, krwiożerczy kapitaliści. Potem tymi też wrogami byli chłopi. To też było to zagrożenie. I to zawsze był agresor. I właśnie jak się maluje kogoś jako agresora złego, to można z nim właśnie wszystko robić. Albo zabić, można poćwiartować i tak dalej. Natomiast kiedy następuje spotkanie jakieś takie bliskie, staje się to niemożliwe. W związku z tym wydaje się, że wina w istocie jest raną na żywej relacji osobowej. I jako taka dopiero jest naprawdę odczuwana. To jest źródło poczucia winy. Kiedy ona zostaje rozumiana jako przekroczenie przepisu prawa, zasady, to jest odcięta od źródła swojego i można tą winą manipulować. I tak bywa. Dzieje się ta zupełnie taka przedziwna rzecz. Jak wrócimy do tego grzechu rajskiego na przykład, grzechu rajskiego. Proszę zobaczyć. Zresztą w komentarzach też tak jest, według mnie zupełnie bez sensu. Mianowicie uważa się, że grzech ten rajski to jest grzech polegający na tym, że człowiek przekroczył Boży zakaz. No de facto przekroczył Boży zakaz i jest to jakimś grzechem.
Ale istota tego grzechu polega na czymś innym. Nie na przekroczeniu zakazu, tylko na tym, że człowiek przerwał żywą więź z Bogiem. Przerwał przez to, że zwątpił jego bezinteresowną miłość. Bóg stał się dla człowieka konkurentem. I to jest grzech. To jest istota tego grzechu. I stąd potem odkupienie to jest proces jakby odsunięcia, objawienia miłości Boga do końca. Stąd krzyż. Dokładnie z tego powodu. I jeszcze jedna tylko taka myśl, która w związku z tym u świętego Pawła na przykład jest, było pytanie takie do niego, że czy wolno jeść mięso, tak naprawdę zjadek, czyli takich, powiedzielibyśmy, sklepów mięsnych dzisiejszych, ale wiadomo, że w tych sklepach mięso, które tam trafiało, to nie tylko z rzeźni, ale także na przykład z ofiar. Tam składali ofiary, jakieś woły czy coś tam, jakiemuś bóstwu. Zostało trochę mięsa, Bóg do sklepu. Więc ponieważ tam było mięso także z ofiar, no jest pytanie, czy można to mięso jeść, kiedy ono mogło być z ofiar. Święty Paweł, co za problem, czy nie ma żadnych bogów, co się przejmuje. My wiemy, że nie ma. Ale gdyby to gorszyło twojego brata, czy mojego brata, to nie będę jadł, nie ze względu na to, że tam jakieś bóstwo. Żeby jego nie zgorszyć. Żeby on nie był zgorszony. Przedkłada tą relację z drugim i miłość wobec niego za ten zasadniczy, główny powód, dla którego powiem, nie będę. Nie ze względu na tam zasadę, że to ofiary tam bokom i tak dalej, bo ze względu właśnie na miłość braterską. No i takie są, że tak powiem, normy chrześcijańskiego podejścia do winy. Przypomniałem sobie taką książeczkę, a właściwie broszurkę małą, księdza Franciszka Sawickiego. To był ksiądz, który pochodził gdzieś z zaboru pruskiego. Nie wiem nawet, czy nie w Niemczech się urodził. W polskiej rodzinie, ale jeszcze oczywiście za czasów zaborczych został księdzem. I potem, no, polskiego się chyba potem uczył dopiero, ale po wojnie w końcu potem był w Polsce. I to był wykład mniej więcej chyba w 1947 roku wygłoszony. Wykład, który się nazywał Fenomenologia Wstydliwości. I tam przede wszystkim jemu chodziło o wstyd w tej przestrzeni płciowości. Wstyd płciowy. Ale do niego też robił taki ogólny wstęp od strony fenomenu samej wstydliwości. Ja to postaram się trochę zreferować, a potem przejdę do takich refleksji już, powiedziałbym, biblijnych i swoich na ten temat. Otóż przez uczucie wstydu, pisze, rozumiemy uczucie przykrości wskutek odkrycia czegoś, co poniża godność osobistą lub stanowi nietykalną część własnego ja. Krócej, wskutek przykrego obnażenia w dosłownym, względnie przenośnym znaczeniu. Przez wstydliwość zaś rozumiemy zdolność i skłonność do podobnych uczuć oraz starannie unikanie, względnie ukrywanie tego, co zawstydza. Otóż powodem wstydu na ogół jest to, co ubliża własnej godności osobistej. Wstydzimy się jednak i za innych, za osoby nam bliskie, za które odpowiadamy, lub też za obce, o ile poniżona jest przez nich ogólna godność ludzka. Wstydzić się można przed Bogiem, przed ludźmi, przed sobą samym nawet. Bezpośrednim objawem wstydliwości jest unikanie względem ukrywania tego, co zawstydza. O wstydliwości tutaj mówi się, że jest ona sama niejako subtelną szatą nagości ciała. W razie gwałtownego zawstydzenia wzruszenie wewnętrzne może się stać tak silnym, że człowiek ze wstydu chciałby najlepiej zapaść się w ziemię, by nie być widzianym. Takiego wstydu grzesznicy na sądzie ostatecznym poczną mówić górom,
padnijcie na nas za pagórką, przykryjcie nas. Zastrzeżenie na sądzie ostatecznym. W każdym razie to uczucie wstydu zakłada takie dwa elementy, mówię, pierwiastek niższy, który zawstydza, i pierwiastek wyższy, który wstyd odczuwa. Sama wstydliwość jest cechą szczególnie ludzką. Zwierzęta nie mają wstydu, dlatego że nie ma tego pierwiastka wyższego. Bóg nie ma wstydu, dlatego że nie ma z kolei tego pierwiastka niższego. U człowieka to się pojawia, dlatego że oba te pierwiastki istnieją. Podstawą jego jest ten pewien swoisty rozdźwięk pomiędzy duchem i zmysłowością, pomiędzy wyższym i niższym ja, poczuciem godności i słabością życiową. Zawstydza zasadniczo to, co ubliża lub zagraża poczuciu godności osobistej względnie honoru. Do tego należy w pierwszym rzędzie to samo w sobie, co poniża, co jest szpecące, niedoskonałe, brzydkie, podłe. Tego rodzaju są między innymi uczynki niemoralne. Dlatego mówi się czasem, że wstyd jest strażą porządku moralnego. Jednocześnie już nawet święty Tomasz zauważył, że stopień wstydu nie odpowiada ściśle ciężkości grzechu, który człowiek popełnił. Przede wszystkim wstydzimy się grzechu, w którym czujemy, że coś nas poniżyło. Stąd grzechy mniej zawstydzają się, jeżeli uchodzą za mniej haniebne. Z tej racji też człowiek mniej się wstydzi grzechów duchowych niż zmysłowych, gwałtowności mniej niż tchórzostwa lub kłamstwa. Szczyci się nawet grzechem, o ile grzech ten jest wyrazem siły, potęgi, zamożności. Ale jednocześnie zakres uczucia wstydu sięga daleko poza obręb samej moralności. Wstydzi się na przykład ktoś, kto postąpił po prostu głupio. Okazał się niedołęgą, brak mu taktu, wyczucia. Wstydliwie też ukrywa się kalectwo, jakiś brak urody, niższe funkcje i potrzeby ciała. Plotyn nawet wstydził się w ogóle ciała ludzkiego pochodzenia, że nie był czystym duchem. Znaczy, u Greków ciało było więzieniem ducha, jako takie, i tak musiało się potem rozpaść i tak dalej. No właśnie nie było się czym chwalić. Jak święty Paweł na Areopagu powiedział o zmartwychwstaniu ciał, no to powiedzieli mu: posłamy cię innym razem. Innym trochę źródłem wstydu jest naruszenie poczucia honoru, odmawianie szacunku, obraza, nagana, ukarania. I tutaj mówi, że tutaj się też umieszcza ten pierwsze doświadczenie wstydu u dzieci, w wieku dziecięcym, kiedy są właśnie ukarane. Już w czwartym względzie piątym roku życia zdarza się, że dziecko zawstydzone ukrywa się lub płacze gorzko. Oczywiście to się wydaje tutaj dosyć jasne, tylko spotykamy się z kolei znowu z takim zjawiskiem, że nie tylko zawstydza to, co poniżające, ale czasami człowiek się wstydzi akurat tego odsłonięcia, tego, co piękne, chwalebne i szlachetne. Człowiek się rumieni nie tylko ze względu na tą nagość, ale także na przykład rumieni się dlatego, że publicznie go ktoś pochwalił. Nie za coś szlachetnego. Wstydliwie ukrywa łzy, wzruszenie, ukrywa swoje uczynki miłosierdzia właśnie dlatego, żeby go nie chwalono. Także tutaj jest takie piękne zdanie Nietzschego. Zaprawdę nie znoszę ja tych miłosiernych, których własna litość błogością przejmuje. Zbyt mało wstydu mają ci ludzie. Jeśli ctościwym być muszą, nie chcę się nim zwać, a skoro nim jestem, pragnę nim być z daleka. Kiedy człowiek okazuje miłosierdzie, używa tutaj litość akurat, to trzeba zrobić dyskretnie, żeby nie ma się czym, że tak powiem, wynosić w tym momencie. Jeden na przykład, też są takie sytuacje, ktoś nagle pochwycony, że tak powiem, na modlitwie osobistej gdzieś
Nagle czuję się zawstydzony tym, że się modlę. W ogóle proszę zobaczyć, że Pan Jezus też mówi tym, których uzdrowił, nie? Idźcie i nie mówcie nikomu. Nie mówcie. No, ci ludzie się chwalili tym. No i to znowu też to zdanie niższego można by trochę przekształcić i do nich odnieść, nie? Utracili to, co najcenniejsze. Przez to właśnie, że tym się chwalili. Święci też niechętnie mówią o swoich jakichś wniosłych doświadczeniach. Stygmatycy ukrywają swoje stygmaty i tak dalej. Ta wstydliwość, która ukrywa najszlachetniejsze, to co najszlachetniejsze w człowieku, uchodzi w sumie za taką wstydliwość najpiękniejszą. I to jest dziwne, że akurat odkrycie tego, co dobre i piękne, zawstydza. Dlaczego tak jest? Bo wstyd właściwie wpierw i przede wszystkim odnosi do tego, co szpetne, co brzydkie, co niechciane, co uwłacza godności człowieka. Czasami można mówić, że dlatego, że człowiek szlachetny chce być pokorny, chce się wyciszyć i tak dalej, no to jest zrozumiałe, że unika, nie rozgłasza, nie pokazuje tego, ale samo poczucie wstydu wtedy nie powinno wystąpić. Nie? Jest po prostu taka mądrość polegająca na tym unikaniu rozgłosu, że czy jakiejś takiej odsłonięcia tego, co szlachetne w człowieku. Wstydliwość obraża się głównie niepożądanym odkryciem przeżyć i przymiotów ściśle osobistych, które dla niektórych może być też... To jest taka sfera intymności prywatnej, która jest, właściwie powinna być sferą nietykalną dla innych. Człowiek ma, każdy ma prawo do tej swojej intymnej sfery i nie można jej naruszać. Ona, ta sfera należy tylko do tego człowieka i nikt nie powinien jej przełamywać. Tutaj wydaje mi się, że czasami wychowanie dzieci się narusza czasami tą taką sferę, bo w pewnym momencie te dzieci uzyskują to już takie poczucie właśnie swojej tożsamości i trzeba uszanować też w nich ten wymiar osobistej intymności, wymiaru takiego bycia, bo to jest niezmiernie ważne. Generalnie rzecz biorąc, człowiek się wstydzi na przykład wyznania czegoś. To jest też takie jakieś obnażenie. To niezależnie od tego, czy to dotyczy grzechu, winy, czy też dotyczy jakichś szlachetnych rzeczy. Święty Paweł, kiedy takie robi wyznania w drugim liście do Koryntian, no to też mówi jakby o kimś innym. Znam człowieka. I tam mówi o tym, który został, to miał objawienia, do trzeciego nieba został wniesiony i tak dalej. Natomiast sam mówi, że będzie się chlubił ze swojej słabości. Jakby to zupełnie odwrotna dynamika. I to jest właśnie przedziwne i trudne właśnie w tej wstydliwości, że ona dotyczy jakby zupełnie przeciwstawnych rzeczy. Tak się wstydzi tego i tego. Z jednej i z drugiej strony przedziwnie. Tutaj w związku z tym ta wstydliwość wobec tych rzeczy szlachetnych, które się jakoś odsłoniły, ktoś tam miał wgląd do tego, ona się pojawia nie dlatego, że sama ta rzecz jako taka jest bez wartości, jest poniżająca, ale przez to, że ktoś jakby się wdarł w tą przestrzeń intymności człowieka i w ten sposób jakby naruszył godność. Ale jednocześnie tutaj Sawicki pisze, że wstyd zdaje się zakładać zawsze obawę poniżenia się w oczach ludzkich. Ona nawet według niego zachodzi w tej przypadku, jeżeli chodzi o ten szlachetny wymiar, te szlachetne rzeczy w sercu człowieka. Chociaż samo jakby objawienie czy wartość tych rzeczy jest pozytywna, ale dla innych ludzi jakby odsłonięta, może być przez nie odebrana negatywnie i w ten sposób zbezczeszczona. Stąd człowiek ją ukrywa swoim zawstydzeniem. Łzy szlachetnego wzruszenia mogą być na przykład u mężczyzn objawem miękkości, słabości.
przeżycia religijne mogą być uważane za halucynacje, jakieś takie zwiedzenia, jakieś takie przeżycia. I tutaj święty Tomasz też tak uważa, że ten wstyd w obliczu właśnie odsłonięcia się tych szlachetnych, tej szlachetnej strony człowieka pojawia się dlatego, że może być niewłaściwie zrozumiany, niewłaściwie przyjęty. Może być rozumiany na przykład jako przejaw takiej obłudy, jak jest w pobożności, to jest obłudnie pobożny, religijny, albo dobry nawet, czy miłosierny, obłudnie. W każdym razie ta krótka analiza, którą przedstawia ksiądz Sawicki, uważa, że istota i przyczyna uczucia wstydu wynika cel jego i głębsze jego znaczenie. Wstydliwość jest strażą nie tylko życia moralnego, lecz w ogóle powagi i godności ludzkiej. To tak krótko na temat tego uczucia wstydu i wstydliwości. Natomiast ja wziąłem słownik teologii biblijnej i też tam jest pojęcie wstydu. Okazuje się, że w Biblii wstyd jest zupełnie inaczej rozumiany. Zupełnie inaczej podejrzewam. Zresztą to z tekstów biblijnych wynika. Otóż pojęcie wstydu jest bardziej zbliżone w tym momencie do frustracji, zawodu, porażki czy klęski. Z tym się, to się wiąże z biblijnym sposobem myślenia o człowieku. Pojęcie wstydu w Biblii wiąże się, jest bliskie, zbliżone do pojęcia frustracji, zawodu, porażki, klęski. Przede wszystkim w Biblii trzeba pamiętać, że świat, w którym człowiek żyje, to są przede wszystkim relacje między ludźmi. I stąd ocena, osąd ludzi odnosząca się do człowieka, ale w tych kategoriach tego, do czego on doszedł, co osiągnął, co jego wybory do czego doprowadziły, jest tutaj podstawą takiej właśnie wstydu. To mi się wydaje bardziej przybliża się do tego pojęcia kompromitacji. To jest związane z tym, że mieliśmy jakąś nadzieję, jakiś pomysł na życie. Jakiś, no, na przykład ten marnotrawny syn miał pomysł na życie. Nie? No, jak się zdarzył z korytem świńskim, no to było właśnie zawstydzenie. Przy tym nie chodzi o samo uczucie, przeżywanie, bo w tym naszym podejściu jest taki element, powiedziałbym, psychologiczny, doświadczania tego. U Żydów jest to konkret. Został pastuchem świń. I ten konkret jest właśnie tym wstydem. To jest konkret. To jest konkretna rzeczywistość, taka jaka jest. To znowu się wiąże z pojęciem prawdy na przykład w Biblii. To klasyczne określenie prawdy, które mówi o tym, że jest to zgodność myśli z rzeczywistością, akcentuje właściwie to, co mamy w głowie. To, co my mamy w głowie. Czy to, co my mamy w głowie, odpowiada temu, co na zewnątrz, jakkolwiek by to połączenie tam widzieć. Natomiast biblijne pojęcie prawdy to jest pojęcie, które prawdą jest to, na czym można budować, na czym się można oprzeć, co daje mi rzetelną perspektywę. I to oczywiście ta rzetelna perspektywa, ona się przekłada od razu na konkret w życiu. To, co mi daje życie, pełnię, radość. Oczywiście tak, jak to ludzie oczywiście rozumieli. I prawdę poznaje się po efektach, po owocach, a nie po tylko takim porównaniu tego, co człowiek przeżywa, wyobraża sobie i tym, co jest aktualnie na zewnątrz. Tutaj myślę, że właśnie w Biblii prawda to jest właśnie to. I Chrystus mówi o sobie, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Prawda czy nieprawda? To nie można brać w kategoriach to, co ja mam w głowie, wyobrażenie czy na ten temat i rzeczywistość, bo ta rzeczywistość jeszcze w naszym przypadku nie jest rzeczywistością pełną. Jest zapowiedzią, jest nadzieją, ufnością. Natomiast prawdziwość tego okaże się wtedy, kiedy to się zrealizuje.
I to jest właśnie tak, że to, co się stanie, to, co się wydarzy, jest weryfikacją naszej, no trzeba tu powiedzieć po prostu, mądrości. Czy my mądrze wybieramy, czy głupio. Wracając znowu do tego młodzieńca, tego marnotrawnego syna. On wybrał głupio i dlatego wstydzi się, musi się wstydzić, bo ta głupota doprowadziła do bardzo konkretnej sytuacji kompromitującej. I to jest wstyd. Ale ponieważ, kochani, w Biblii od razu jest tak, że Bóg jest źródłem życia, znaczy w ogóle jest życiem i źródłem życia, dlatego też ci, którzy są posłuszni Bogu, uznają Boga, Jego prawa, pouczenia, przyjmują je i stosują w życiu, są ludźmi, którzy są obdarowani przez Boga błogosławieństwem. Mają udział w życiu, w związku z tym jakąś właśnie dochodzą do pełni życia. I pierwotnie to było bardzo konkretnie rozumiane. Jak ktoś był bogaty, miał dużo tam wielbłądów, owiec, czego tam jeszcze, nie? No to był błogosławiony przez Boga i on właśnie się mógł właśnie dobrze czuć, nie? A człowiek taki biedny, któremu się nie udawało, no to się musiał wstydzić, no bo widać, nie miał błogosławieństwa od Boga. Upraszczając rzecz biorąc, tak to wyglądało. Natomiast w Biblii mamy już ten okres, w którym to się załamało, to spojrzenie uproszczone. I szczególnie tutaj Księga Hioba jest takim wielką dysputą na temat tego, na czym rzeczywiście polega to błogosławieństwo. Pytanie o cierpienie człowieka sprawiedliwego. Cała dysputa. Poza tym nie tylko w Księgę Hioba, ale powoli się pojawia takie, powiedziałbym, szlachetne określenie ludzi ubogich Jahwe. Ubodzy, którzy są ubogimi Jahwe. Sługa Jahwe jest też poniżony. To są cztery pieśni o słudze Jahwe w księdze proroka Izajasza. I one właśnie mówią o tym sprawiedliwym, właśnie poniżonym, który nosił na sobie te nasze winy, jak to tam jest napisane. To co jest oczywiście te pieśni Chrystus odnosi do siebie. I one się rzeczywiście w Chrystusie realizują. Odrzucony, opluty, znieważony i tak dalej. Więc w tym poprzednim rozumieniu właśnie człowiek przeklęty przez Boga. Tutaj okazuje się tym sługą jedynym prawdziwym, tym, który przyniesie zbawienie innym. To się powoli ta dokonuje zmiana. W każdym razie, tak czy inaczej, i tak problem ostatecznie pozostaje ten sam. Wstyd odnosi się do faktu załamania się pewnej idei, nadziei, ufności, czyli tego nierozpoznania rzetelnej, rzeczywistej prawdy, tylko położenia nadziei w czymś, co jest ulotne, fałszywe, jest tylko pozorem. Sprawiedliwy, który opiera się na Bogu, się nie zawiedzie i dlatego nie będzie zawstydzony. Natomiast bezbożny, który pokłada nadzieję w bogactwie, w układach społecznych, w znajomościach, ostatecznie będzie zawstydzony. Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się. Jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą, niech staną, radzą się, przestraszą i wstydem okryją. Przegrają, znaczy to się wszystko okaże jednym wielkim no, pozorem i obnaży się nagość pozoru. Wtedy będą się wstydzić. Wstyd jest tutaj wyrazem klęski, a ta z kolei jest wyrazem złego zakorzenienia swojej nadziei, bo ta nadzieja nie była autentycznie dobra, nie opierała się na prawdzie. Prawdzie, która nie jest tylko, tak jak mówiłem, tą zgodnością myślenia, przeżywania z tym, co w rzeczywistości, ale prawdą, która odnosi się do życia i do jego źródła, czyli właściwego umieszczenia swojej nadziei, ufności. Ostateczna oczywiście prawda objawia się w tym spotkaniu z Bogiem. Ja to modli się psalmista. W
Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki. Wstyd na wieki to jest właśnie ta klęska. To, że człowiek przegra i ostatecznie się okaże, że to, co wybrał, jest marnością i pustką. Natomiast względem wrogów w tym samym psalmie pisze tak. Niech się zawstydzą, niech upadną wrogowie mego życia, niech się hańbą i wstydem okryją szukający mojego nieszczęścia. To jest psalm 71. Wstyd zatem w Biblii jest zawsze brakiem osiągnięcia pełni życia i jest to obiektywna rzeczywistość. To nie chodzi o samo przeżywanie. To nie jest tylko stan psychiczny, samouczucie czy jakieś mniemanie. Ale ono się dokonuje wobec innych ludzi, jakiejś, no powiedzmy, publiczności, ale przede wszystkim wobec Boga, ostatecznej prawdy życia. No bo widzicie, to jest zupełnie inne pojęcie wstydu, to, które my normalnie kojarzymy, z tym, co jest w Biblii, bo ono jest bardzo mocno związane z pojęciem prawdy, rzetelności, która odsłania pustkę nadziei, ufności, jakichś pomysłów, jakiegoś, powiedzmy, próżnego gonienia za marnością. Ale kiedy nawiążemy do tego, co w tej refleksji księdza Franciszka Sawickiego na temat wstydu, on pisze tak, że uczucie wstydu zakłada pierwiastek niższy, który zawstydza, i pierwiastek wyższy, który wstyd odczuwa. Dlatego właśnie ani zwierzęta, ani Bóg nie mają wstydu. Bo z jednej strony nie ma pierwiastka wyższego, z drugiej strony nie ma pierwiastka niższego. My mamy ten pierwiastek niższy razem ze zwierzętami, a pierwiastek wyższy od Boga. I stąd wstyd jest jakimś echem naszego pochodzenia od Boga, naszego podobieństwa do Niego, tak ja to próbuję określić. I też dlatego czasami jest taka, jeżeli człowiek jest całkowicie oddany Bogu, w sytuacji całkowitego oddania Bogu, znika wstydliwość, na przykład płciowa. Nie wiem, czy pamiętacie, święty Franciszek, jak się oddawał Bogu, się rozebrał do naga, oddał szaty ojcu i włożył habit. No i to jest właśnie taka sytuacja całkowitego oddania się Bogu i nie ma problemu wstydu. Nie? To nie była żadna jakaś pornografia, powiedzmy, czy coś w tym rodzaju. To po prostu, znaczy w tym momencie przeżywanie tego jak pornografii byłoby po prostu takie dla człowieka samego takie haniebne. Bo to jest jakiś taki gest, w którym człowiek oddaje się zupełnie Bogu i wtedy to jest wszystko, powiedziałbym, czyste. Zresztą to nawiązuje do tej sytuacji w raju przed grzechem. Oni byli nadzy i nie wstydzili się siebie. Wstyd się pojawia dopiero po grzechu, wtedy, kiedy załamuje się to całkowite zawierzenie Bogu i bycie blisko Boga. Kiedy ta rzeczywistość zmysłowo-naturalna, nazwijmy, ziemska, zaczyna grać dużą rolę. No do dzisiaj gra. Kto ile ma, kto jakie stanowisko ma i tak dalej. Kto jaki zdolny jest, mądrzejszy, głupszy, bogatszy i tak dalej. Piękniejszy albo nie piękny. I to się liczy, nie? I stąd pojawia się właśnie to ewentualnie zawstydzenie. Natomiast nagość, która jest jakby taką ikoną wstydliwości, nie? Człowiek się wstydzi obnażenia, nagości. Ale nagość niesie w sobie całkowite oddanie się, otwartość i czystość. Jeżeli ta nagość jakby przynależy do Boga, ona znajduje w nim swoje spełnienie. W związku z tym to obnażenie nie wywołuje wstydu i nie jest żadną wstydliwością. To samo będzie dotyczyło tej sytuacji, kiedy to chodzi o te bardzo szlachetne doznania czy szlachetne poruszenia. Jeżeli one będą rzeczywiście w takiej czystości, właśnie to też jest ta ikona nagości tutaj też się odnosi do tych
tych szlachetnych takich uczuć, wzruszenia, powiedzmy miłosierdzia okazanego i tak dalej, one też odsłaniają to, co jest wewnątrz, szlachetne w sercu człowieka. Też to jest, ta ikona nagości też temu odpowiada. Jeżeli to rzeczywiście jest absolutnie w pokorze oddane Bogu, nie ma takiego wstydu. Otóż w Biblii, widzicie, tego w Biblii samej wprost nie pisze, ale w tej tradycji żydowskiej jest przechowywana taka prawda, że Izajasz na stare lata, ten prorok, chodził nagi cały. Całkowicie nagi chodził po świecie. I takie zjawisko, takich na przykład nagich guru, na przykład w Indiach, też jest. Albo się czasami goły jak święty turecki. Nie? To też w tej kulturze, tam u Mahometan, tam wiecie, to ubranie się, to u nas to jest, to po prostu ludzie chodzą półnadzy, nie? Ale u nich to w ogóle to jest takie tabu, żeby tam no, kobieta szczególnie coś pokazała, jakiś kawałek łydki czy coś, niemożliwe. Natomiast nawet tam też to jest, zachodzi, że ten człowiek, który jest całkowicie oddany Bogu, chodzi nagi, powiedzmy, i oni to uznają. I widzą w tym właśnie jakieś całkowite oddanie się Bogu. Jest to znak całkowitej przynależności do Boga, oderwanie od tego coś światowe, zatem zmysłowe i związane właśnie z namiętnością. To, co zdominowane przez świat. Ja też tutaj w tym kontekście widzę tą sytuację, jak to podczas drogi krzyżowej odmawiamy o tym obnażenie Chrystusa przed krzyżem, przy krzyżu. To jest nie tylko zresztą samo obnażenie, ale nawet to, że On umiera na krzyżu, to jest jeszcze gorsze niż samo obnażenie. Mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa pisze: przeklęty, kto zabił na drzewie. Dla człowieka religijnego, pobożnego, to przekleństwo jest czymś potwornym i powinno normalnie zawstydzać. Natomiast u Chrystusa tego zawstydzenia nie ma. Jest taka prostota oddania, dlatego że On całkowicie jest oddany Ojcu. To obnażenie jest czyste. Ono, bym powiedział paradoksalnie, zawstydza tych, którzy Go obnażyli. Zupełnie dokładnie odwrotnie. Dlatego ja patrzę na tą wstydliwość, to po grzechu pierworodnym pozostaje jako takie echo naszej przynależności do Boga, które nam nie pozwala spokojnie zamknąć się w tym, co ziemskie, naturalne, na podobieństwo zwierząt. Nie mówiąc już o tym zamknięciu się w tych namiętnościach. Tak to święty Jan pisze, że na świecie panuje pożądliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. Wstydliwość jest takim echem, które tej przynależności. My się wstydzimy, że się dajemy zamknąć w tym, co naturalne, sprowadzić ją do tego. To zresztą, mówiąc z kolei językiem biblijnym, tej wstydliwości biblijnej prowadzi do hańby polegającej na rozkładzie ciała. Ciało ostatecznie jest. Zresztą też są takie wątki, że właśnie to zawstydzenie między innymi się bierze z tego rozkładu ciała. Znaczy też po prostu marność nad marnościami. Staje to, z czym człowiek pokładał nadzieję, staje się marnością, się popiołem. Ale trzeba też pamiętać, że wstydliwość jest, podobnie jak zresztą to poczucie winy, używane do manipulacji ludźmi. Czasem się mówi o zawstydzeniu. Ktoś kogoś zawstydził. Przy czym z kolei to zawstydzenie może działać pozytywnie albo negatywnie, bo zawstydzenie może być takim szokiem, które powoduje, że człowiek się nagle budzi i widzi, że coś jest nie tak, nie można tak. Trzeba inaczej, nie wolno w ten sposób postępować. To zawstydzenie. I to może być właśnie to zawstydzenie pozytywne. Natomiast niestety może być też zawstydzenie, które budzi w człowieku kompleksy, właśnie jakieś natręctwa czasami, takie inne rzeczy.
Przez to człowiek jest osłabiony, człowiek zawstydzony jest osłabiony. Nie potrafi się bronić. Tak samo zresztą człowiek, który czuje się winny, traci siłę. I to zawstydzenie czy zbudzenie winy u kogoś bardzo łatwo służy do manipulacji, do dominacji nad człowiekiem. Przy czym także wstyd, jak i wina mogą przybrać w człowieku taki rozmiar, że mogą doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do samobójstwa. I są takie sytuacje, że ludzie, szczególnie młodzi, gdzieś tam po prostu popełniają samobójstwo ze względu właśnie na zawstydzenie. Człowiek wtedy właśnie traci zdolność obrony i jest rozpaczony i w tej rozpaczy jest w stanie zrobić jakieś głupstwo. Ale znowu teraz jest pytanie, kiedy wstyd czy wina odgrywają pozytywną rolę? I tutaj znowu bym powiedział taką tezę. Jeżeli człowiek umie przyjąć zawstydzenie czy swoją winę, przyjąć w sposób trzeźwy, ze zrozumieniem, że są wyrazem swojej słabości, głupoty, niegodziwego jakiegoś postępowania i umie to przyjąć z jakąś pokorą, to wtedy one stają się takim, powiedziałbym, sygnałem, narzędziem do potem zupełnie przemiany swojego postępowania, zachowania. Myślę, że tutaj też to zdanie Pana Jezusa, najczęściej powtarzane w Ewangelii, jest bardzo ważne. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Kto straci swoje życie z mego powodu, nie zachowa. Tutaj to stracenie życia z jego powodu bierze się z tego właściwego umieszczenia nadziei. To trzeba odczytać w kategoriach prawdy rozumianej właśnie biblijnie. Prawdy, która jest skałą, to znaczy czymś, na czym się można oprzeć i człowiek się wtedy nie zachwieje, nie będzie się musiał zawstydzić. I tutaj paradoksalnie właśnie to jest tak, zauważcie, zarówno wstyd, jak i wina są negatywnymi uczuciami, w tym sensie, że się źle z nimi czujemy. One są uczuciami, których nie lubimy, które jakby nas skręcają wewnętrznie. Natomiast jest to, powiedziałbym, echo umierania. Jeżeli jest to echo umierania tego fałszywego ja, tego naszego ego, to one mogą prowadzić do życia, jeżeli są przyjęte. Natomiast w momencie, kiedy zbudza się w człowieku taka chęć ratowania siebie, czyli trzymania się życia, to chce zachować swoje życie. Koniecznie chce po prostu udowodnić, że jest inaczej niż jest. Nie? To ten nie straci. Odsłoni się próżność i nagość tej nadziei, tego wysiłku całego udowadniania, że białe jest czarne, a czarne jest białe. I wtedy to jest właśnie ten wstyd, już nie taki przeżywany emocjonalny, tylko ten wstyd, który jest finalnym objawieniem, odsłonięciem się beznadziejności, pustki tego wszystkiego, czym żył, nie? W tym wymiarze biblijnym. I w ten sposób przez śmierć, czyli to, co nas poniża, to, co nas pognębia jakoś, możemy dojść do życia, albo możemy się w istocie gdzieś pogrążyć w jakimś zagmatwaniu, ostatecznym zagmatwaniu, które prowadzi do rozpaczy, czyli właśnie do klęski i totalnego wstydu, w sensie właśnie tego biblijnego wstydu, czyli klęski, w obliczu Boga.